mal zu Polen, die Ukraine, nicht? Damals, ja, das war Polen, ja, bis seit, ja, Krieg. Da natürlich in alle Schauer, da, da Polski, alle jeden Tag haben więcej ludności z Ukraine było. To znaczy, Polska była krajem wielonarodowościowym. Also Polen war ein Vielvölkerstaat. Ja. I teraz w celu ratowania ich, bo się okazało, że ci, ta ludność ta mieszkająca w Kozakach, to byli osadnicy sprowadzani z Polski w różnych okresach historycznych. Nie miejscowa ludność polska, tylko w różnych okresach. W związku z tym nie wykształcili w sobie specyficznej kultury ludowej polskiej, specyficznie tego obszaru. Tu, na tym obszarze. Tam. Tam, aha, aha. Okej, okay, also dort, die Polen, die dort in den Ostgebieten... Kozaki, Kozaki. In Kozaki gesiedelt haben, die sind selbst aus verschiedenen Teilen des Landes Polen zusammengekommen und haben aufgrund dessen ihre eigene Identität auch nicht, nicht herausgebildet, Kosaki. Natomiast Ukraińcy mieli tą starą kulturę i byli bardzo atrakcyjni kulturowo. I Polacy byli zagrożeni, że się staną Ukraińcami.